W tym momencie zaczynam terapię dostrojenie energii, ale tutaj pracę przeprowadzam na fantomie, ponieważ sytuacja jest taka, że nagle mamy osłabienie wzroku. No i pytanie jest, co z tym zrobić? Ja po prostu zaproponowałem terapię na fantomie, ponieważ osoba jest daleko, a więc zacznę może od czyszczenia stanu aury. I sprawdzimy sobie funkcję wszystkich głównych punktów energii, czyli mamy przyblokowany punkt podstawy i nadnercza, potem jelito grube, krew jest przyblokowana na ocenę 3, kości, tkanka tłuszczowa i mięśnie działają dobrze. Drugi punkt energii jest na ocenę 3, czyli też jest to jakaś blokada nerki, pęcherz moczowy, macica, seksualność też jest przyblokowana. Trzeci punkt energii jest przyblokowany, śledziona. To można oczyścić. I dalej. Trzustka ok, żołądek ok, jej to cienkie. Wątroba jest osłabiona. Też mogę ją oczyścić i postawić rękę z intencją przekształcającą wibracji potrzebne stanu zdrowia. Zupełnie wibracje zdrowia wylecz. Pęcherz żółczowy, trzeci punkt energii jest też przyblokowany. Płuca i serce ok, czyli jeśli są przyblokowane wszystkie punkty energii na ocenę 3, no i wzrok tu stoi w miejscu energia. I czyli ja bym podejrzewał, że została tu wykonana jakaś praca, żeby komuś no, miał jakiś spadek energii. Na wzrok możemy teraz też jeszcze. Jeszcze raz sprawdzę, czy jeszcze jest jakaś energia wrzucona na wzrok. Coś tu jest na lewym i na prawym oku, czyli możemy to jeszcze ściągnąć. Ok, teraz jest czysto już, nie? I stan energii na wzroku jest ok. Możemy jeszcze tą energię rozkręcić na lewym i na prawym oku. Ok, to teraz od razu może bym to oko jeszcze zasilił wahadłem, substancjami na wzrok. I na drugie oko. I teraz dostroimy wszystkie główne punkty energii.
zrobimy synchronizację mózgu. Stroimy szyszynkę i grasicę.